Hubertus, albo inaczej Hubertowiny, to zwyczaj, który jest spotykany w Polsce, w Anglii i na terenie Niemiec. Jest to najważniejsze święto myśliwych, bo w pierwszych tygodniach listopada oczywiście kiedyś nie pozwalali o sobie zapomnieć trzej święci: Hubert, Marcin i Eustachy. Hubert z pomocą Eustachego oczywiście zajmował się myślistwem, a żył w latach 656 do 727. Był to taki młody światowiec, zapalony myśliwy, syn księcia Akwitanii. Oczywiście był ochmistrzem na tworze Pepina z Herystalu, zwanego Grubym. Według starej legendy życie jego odmieniło się w Wielki Piątek 695 roku, kiedy podczas polowania ujrzał w krzakach jelenia z płonącym krzyżem między rogami. Według historyków książę zmienił się po śmierci ukochanej żony Florybany. W jej chwili wielki światowiec stał się pustelnikiem. Według legendy ukrył się w lesie. Według historyków wstąpił do klasztoru w Stablo. W roku 708 został biskupem Liège. 100 lat po śmierci został kanonizowany, a jego święto Kościół obchodzi oczywiście 3 listopada. W sumie sezon łowiecki w całej Europie rozpoczyna się zimowym polowaniem na świętego Huberta, ale myśliwskie święto w tym dniu zapoczątkowali myśliwi ardeńscy, którzy urządzali wielkie łowy na jelenie, po czym w dniu świętego Huberta uroczyście dziękowali Bogu za zabite zwierzęta i składali w darze klasztorom 1. i 10. sztukę z upolowanej zwierzyny. W Polsce kult świętego Huberta rozpoczął się za panowania Augusta II Mocnego, a obchody jego święta zwane Hubertowinami też wtedy się pojawiły. Niezwykle jest to ważne święto dla ogromnej rzeszy polskich myśliwych, bo zamiłowanie do myślistwa, jak pisał Wincenty Paul, jest stare jak dzieje ludzkie, stawało się niekiedy powołaniem dla całych epok i dla całych warstw społeczeństwa. A Bogdan, m.in. Dyjakowski, potwierdzając to, dodawał: zamiłowanie do łowów było u nas powszechne. Polowało rycerstwo i szlachta. Dla samej przyjemności łowów polowały niższe stany, przeważnie dla zysku. Szczególnie słynęli jako zamiłowani myśliwi kochający się w zwalczaniu trudów łowieckich górale tatrzańscy oraz mieszkańcy puszcz, a zwłaszcza kurpie. Było myślistwo od najdawniejszych czasów szkołą dzielności i przytomności. Jednoczyło najdzielniejszych mężów i najdzielniejszą młodzież. Nie na kilka godzin, ale na wiele dni i czasem nawet na kilka tygodni. Łatwo wystawić sobie można, ile się więc przydawać mogło, nie tylko na zaprawienie dzielności, ale i na udzielenie sobie braterskie, często w najważniejszych sprawach. Hubertowiny dawniej rozpoczynano o poranną mszą. Tu pozwolę sobie na cytat z Mickiewicza. Do księdza plebana dać znać, żeby jutro z rana mszę miał w kaplicy leśnej. Króciuchna oferta za myśliwych, msza zwykła świętego Huberta. Tak pisał Mickiewicz, a stawienie się na mszy i uczestnictwo w uroczystości aż do wieczoru było obowiązkiem, z którego mogły zwolnić myśliwego tylko nadzwyczajne, poważne wypadki losowe. Po mszy odbywało się polowanie na grubą zwierzynę, a uroczystości kończyła wielka biesiada, zwana często obiadem świętego Huberta. Jak podaje dalej Mickiewicz, kiedy swego czasu goły las nastaje, święty Hubert z lasu cały obiad daje. Hubertowiny, czy teksty dotyczące Hubertowin, możemy znaleźć właśnie również w dziełach Wincentego Pola, przykładowo w opowiadaniu łowczego, bo tam podaje taki myśliwski obiad. Obiad będzie dobry, ale musimy począć od wódki, wszystkiego będzie na cześć świętego Huberta po troje. Więc naprzód 3 myśliwskie wódki, to polówka z pączków, dębówka także z pączków i owcówka. Wszystko wódki 3-letnie, piękne, sklarowane i najbezpieczniejsze w tym czasie. Do tych 3 wódek są 3 przyprawy. Dzięgiel, miałko tłuczony, pieprz tłuczony grubo i świeże sadło borsucze na ożywienie trzewiów, szczególnie dla starych myśliwych, bardzo dobre. Kto go używa jak lekarstwa, pije je z wódką, jałowcówką, poczynając od świętego Huberta aż do Wigilii Bożego Narodzenia, będzie zdrowy. Po wódce pójdą przekąski, więc naprzód królewska wędlina, ozory jelenie, języczki kozów od ochrzanu, na drugą przekąskę marynowane koźle dzikiej kozy, na trzecie serek utarty z guszcza przekładany białymi truflami. My będziemy mieli jutro guszca, który do królewskiej przekąski należy.
ale gdzie głuszca nie ma, można wziąć inną leśną kurę, jarząbkę lub cietrzewia. Można też utrzeć serek i skóropatw, zawsze jednakowo, że wypada, przełożyć białymi truflami. Po przekąskach, pisał Paul, będziemy mieli barszcz, jeden i drugi, dobrze skromny, zając pójdzie do barszczu, grubsze kości sam potłukłem, aby się coś i szpiku obrało. Otóż po barszczu pójdę, gdzie na sztukę mięsa dzik przerosły, dobrze i dany prosto z pieca, na gołogłowym smaku. Oczywiście można by cytować, długo dalej szły z jelenia potrawy i te potrawy oczywiście pokazywały całą tą pracę myśliwych, cały ich kunszt i to, z czego byli znani. Jeszcze pozwolę sobie przytoczyć jedną radę nieocenionego myśliwego i znakomitego kucharza Jana Schittlera. On pisał tak: niektórzy myśliwi są tak zapaleni na łowach, iż wyrzekają się pokarmu, spoczynku i goniąc przez cały dzień za zwierzyną, tracą siły, rujnują zdrowie. Każde jednak powołanie powinno mieć swoje przyjemności, jeżeli ma przykrości i trudy. W myśliwskim stanie rozkoszą jest po pracy spoczynek, smaczna wieczerza i kielich. Dlatego też wspomnę jeszcze o rozgrzewającym i zdrowym truneczku. Wziąć garnek polewany, mocny, 1,5-garncowy, włożyć weń 0,5 funta fig, tyleż rodzynek, tyleż daktylów i migdałów, na pół przebity funt i kilkanaście gorzkich łód cynamonu, kilka goździków, strączek wanilii, ze 3 cytryn same cedro zestrugać, ze 3 pomarańczy miodu patoki lipcem zwanej kwartę, to wszystko zalać mocną wódką, oblepić i wstawić do pieca wypalonego, zamknąć na cały dzień, po czym na serwetę lub gęste sito przepuścić do wazy. Trunek ten będzie wyborny na toast. Niech żyją myśliwi.